Siema, jestem Dziarą Sago, jestem stylistą fryzur i pracuję w tym zawodzie już 11 lat. No i nie obyłoby się bez różnych wpadek, prawda? Bo nie jesteśmy nieomylni, to znaczy moim zdaniem nikt nie jest nieomylny. I właśnie dzisiaj przychodzę do Was z tym filmem, żeby powiedzieć Wam o moich śmiesznych wpadkach, bo w zasadzie miałem tylko śmieszne, jeśli chodzi o takie wpadki. Więc jeśli jesteście ciekawi i gotowi na szczerość, to zapraszam Was do oglądania. Generalnie nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś się przyznał do jakiejś takiej swojej wpadki. Więc ja chcę to zrobić, ponieważ no, nie jestem idealny w niczym, ale cały czas się staram i no i tyle, no jestem tylko człowiekiem. Chociaż czasami myślę, że jestem nad człowiekiem, ale to na inny odcinek. Dzisiaj przechodzimy do tych wpadek. Wiadomo, że jeśli idziemy na jakąś usługę albo coś kupujemy, to chcemy, żeby to było jak najlepszej jakości, albo żeby ta usługa była jak najlepszej jakości. Nie wyobrażamy sobie, żeby coś poszło nie tak. No ale różnie w życiu bywa. Nie wszystko jest zależne od nas, naprawdę. No i pierwszą moją wpadką było coś takiego, że kiedyś przyszła do mnie taka klientka i czesałem ją na ślub. No i słuchajcie, ja czeszę i w ogóle piękne, długie, gęste włosy. I w pewnym momencie zorientowałem się, że połowa włosów jest kompletnie nieruszona. Czyli wiecie, upiniałem tego koka, bo takiego koka jeszcze miała, bo to parę ładnych lat temu, to takie typowe koki się robiło. I słuchajcie, ja patrzę, a ona nagle ma tyle jeszcze takich długich włosów rozpuszczonych z tyłu. I już ona musiała wyjść, ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić, serio. I generalnie to była no, moja taka wpadka, bo te włosy, ich było tak dużo, że one gdzieś tam mi umknęły po prostu. Nie wiem, wiecie, tu jednocześnie miała makijaż robiony, wszystko. No ale wybrnęliśmy i zacząłem robić z tych włosów rozpuszczonych i warkocza. I kilka tutaj pasm wypuściłem z włosów i tak na bok położyłem. Niestety nie mam zdjęcia, ale finalnie wyszło lepiej niż zakładaliśmy, więc cała ta wpadka była tak naprawdę śmieszną sytuacją. No ale jednak wpadka, bo to było moje niedopatrzenie, że te włosy zostały, więc gdyby to był ktoś inny, to mogłoby się to skończyć inaczej. No ale pani akurat była wyrozumiała, taka zabawna i razem się dogadaliśmy ze śmiechem i wyszło super. Kolejną wpadką z takich lat wcześniejszych, kiedy pracowałem w moim zawodzie, było to, że miałem taką klientkę, która miała takie ciemne włosy, ale taki brąz, wiecie, nie taki czarny, taki ładny, ciemny brąz, naturalny. I w zasadzie tylko musieliśmy farbować te włosy po to, żeby po prostu zakryć siwulce, które się pojawiały. No i ja tam swoją mieszankę przygotowałem. I obok była druga miska. No ale wiedziałem, że to jest miska z farbą mojej koleżanki tam. No i musicie wiedzieć, że niektóre farby, znaczy niektóre firmy mają coś takiego, że jak się rozrobi farby, na przykład blond i czarną, to one w misce wyglądają tak samo. Nie ma w ogóle różnicy, one wyglądają tak samo. Taka budyniowa mieszanka. W kolorze takiego jasnego budyniu, powiedzmy waniliowego. I naprawdę nie da się tego odróżnić. No ja tą miskę miałem, położony swój pędzelek i w ogóle. No i wracam do farby i tam farbuję. No i słuchajcie, tak farbuję, ale coś dziwnego się dzieje, ponieważ jak już farba jest na włosach, to się utlenia. I ciemne farby przyciemniają się, jasne też się przyciemniają, ale w inny sposób. I to widać, jeśli ktoś już ogarnia. Ja już wtedy ogarniałem i wiedziałem, że coś jest nie tak ewidentnie. I okazało się, że moja znajoma wzięła tą farbę moją ciemną, a ja wziąłem jej jasną. Tylko że akurat ona miała bardziej przerąbane, bo ona zaczęła kłaść tą farbę na takie białe prawie włosy. I pozbyć się takiej świeżo nałożonej czarnej farby, znaczy czarnej, ciemnej, jest trudno. Ja miałem łatwiej, bo ja tylko to szybko zmyłem i to, co tam się rozjaśniło, to położyłem takie ciemniejsze, no i było lepiej, tak? No była to wpadka, no ale stało się, no nie można nikogo to zabić, tak? Ja uratowałem te włosy, więc klientka finalnie wyszła zadowolona, ale była trochę wkurzona, że dłużej siedziała, no bo w zasadzie musiała siedzieć prawie godzinę dłużej, więc też bym się trochę wkurzył. No ale zdarza się, więc to była taka druga wpadka. Trzecia wpadka natomiast to była sytuacja, kiedy, uwaga, tak zdarzyło mi się, ogólnie nigdy mi się to nie zdarza w zasadzie, bardzo zwracam na to uwagę, ale zdarzyło mi się kiedyś spóźnić godzinę do pracy i czekała na mnie klientka, która przyjechała jeszcze z daleka. Ja byłem tak zestresowany, słuchajcie, do tej pracy jechałem i tak, to było po prostu straszne, mówię wam, bo ja tego nienawidzę, ja nawet nienawidzę, jak na przykład czasami jestem w pracy kilka grubych godzin albo kilkanaście i wiecie, i mam klientkę po klientce i czasami, no to jest taki zawód, że ma się opóźnienie, czasami minutę, 5 minut, czasami nawet 15 i jak tylko klientka na mnie czeka minutę, to ja już tego nienawidzę, ja już się źle czuję, staram się robić tak, żeby nikt na mnie nie czekał, albo jak już to jak najmniej, a wtedy to była godzina, to wyobraźcie sobie dla osoby, która nie lubi się spóźniać, właśnie naprawdę nienawidzę spóźniać, to musiało być straszne, to ja się tak czułem źle.
ale wszystko skończyło się dobrze, ponieważ ta klientka nie była na mnie zła, ale do tego przejdę trochę później. Kolejną wpadką było to, że prowadziłem szkolenie z pewnej firmy z urządzeń fryzjerskich. Wiecie, lokówki, suszarki, prostownice itp. itd. No i wiecie, że jest szał na takie z różnych firm, więc tutaj nie zaznaczam jednej, ale z różnych firm jest szał na te takie lokówki, wciągarki, ja to mówię, że one wciągają ci włosy i robią loki. Ja osobiście tego nienawidzę. Dosłownie tego nienawidzę. Wtedy już to czułem, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale przekonałem się, że to jest wręcz nienawiść. I słuchajcie, jest mnóstwo ludzi, z kilkadziesiąt osób, prowadzę szkolenie na takim, wiecie, podejście jakby, biorę pasmo włosów, ta wkrętarka to, wiecie, tam wsysa, żeby tego loka zrobić i co dalej? Nie mogę wyciągnąć tych włosów z tego i z uśmiechem na twarzy, tak, super będzie, no pewno, tak, to tak działa, bo ona fajnie robi loka, wtedy będą mocniejsze, temperatura jest niższa, no o Jezu, to było takie straszne, słuchajcie, ale moje gadanie i sztuczny uśmiech przyklejony hollywoodzki nic nie dały. Uwierzcie mi, to była taka katastrofa, ja się tak źle czułem i przysięgam, że parę włosów się urwało z tego. Nie wiedziałem, co mam zrobić. To było gorące. W ogóle jakiś dym z tego szedł. Jezu, ja byłem przerażony, słuchajcie. Ci ludzie na mnie patrzą, a ja reklamuję tą firmę, że jest super. I to właśnie był ten dzień, w którym zrozumiałem, że będę reklamował tylko rzeczy, z którymi się naprawdę utożsamiam, które moim zdaniem są dobre i wtedy dopiero dam jakąś rekomendację. I tak właśnie działam. I tak robię. Więc jak polecam klientkom różne rzeczy albo wam, to nieważne, czy to kosztują 1 000 000 złotych czy 5 złotych, to nie ma, cena nie ma znaczenia. Dla mnie ważne jest to, czy ten produkt działa, czy to sprzęt, czy kosmetyk, nieważne. I to mnie tak jeszcze utwierdziło w tym wszystkim. No, słuchajcie, ja byłem tam zlany potem, zestresowany, uśmiech i wiecie, a te włosy tam, a modelka taka, masakra, masakra. Tak, skończyłem współpracę z tą firmą. Kolejną taką bardzo stresującą wpadką było to, że przyjechała do mnie klientka mojej byłej szefowej z Gdańska, i ona miała zawsze takie białe włosy. Mi osobiście się to u niej do końca nie podobało. Ale wiedziałem, że ona jest bardzo związana z tymi włosami, się najlepiej czuje, więc okej, starałem się tam nie marudzić. Czasami tylko dorzuciłem, że a może taki beżyk, ktoś tam, coś tam. No i słuchajcie, ona przyjechała do mnie tutaj do Warszawy. To już było chyba z 2 lata temu ponad. I powiedziała, wiesz co, ja potrzebuję metamorfozy, zrób mi coś, zrób co zawsze mówiłeś. No i wiecie, ja taki ucieszony, że w końcu będę mógł zrobić ten wymarzony, moim zdaniem dla niej, karmelowy blond i w ogóle wymieszałem różne farby, żeby ten kolor był idealny, się starałem, wszystko tak, no dosłownie latałem tak, o, wiecie, cudownie po prostu, cudownie, tak myślałem. I słuchajcie, myję te włosy, tam w myjce już, i patrzę i myślałem, że się popłaczę. Słuchajcie, ja myślałem, że ja się poryczę z nerwów, ze stresu, z rozpaczy, z dramatu, z wszystkiego. Te włosy zamiast takie karmelowe blondy, takie przyciemnione, takie tofi, wyszły różowe. Ale nie jakiś, nie wiem, pastelowy, różowy, nie jakiś taki, nie wiem, takie dotknięcie różu. Nie, dotknięcie różu. Po prostu te włosy były takie zakurwiście różowe, taki wściekły flaming. Prawie na całości. Z białych. Miał być karmelowy blond. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja pierwszy raz w życiu stanąłem nad myjką i nie wiedziałem, co mam zrobić przez pierwsze parę sekund. Byłem załamany. Załamany. Oczywiście zachowałem spokój. Agnieszka na początku o niczym nie wiedziała, bo ja nie lubię takich, wiecie, stresujących sytuacji, bo wtedy klientka panikuje, wtedy mi się udziela, więc wolę na początku załatwić to po prostu tak, żeby nikt się nie dowiedział o niczym. No i słuchajcie, ja tam próbuję ratować te włosy, żeby tego różu nie było. Ale on nie chce puścić. Tak się zatwierdził w tych włosach, że masakra. Mój wtedy ex szef mi pomógł i jakimś tam sposobem ten róż zniwelowaliśmy do w skali od 1 do 10, tak było 10, no to wtedy my zrobiliśmy tak na 2, że dosłownie, no ledwo było widać ten róż. No, zdarzyło się. Nie mam pojęcia dlaczego, czy ja coś źle zrobiłem, czy te włosy były za bardzo przetrawione, czy coś przeoczyłem. Naprawdę nie mam pojęcia. No, nie mogę się tutaj tłumaczyć. Czasami włosy takie rozjaśnione, przetrawione przyjmują inaczej kolory, ale tam użyłem samych takich kolorów wręcz rudo, blondo, brązowych i nie wiem jakim cudem tam wyszedł różowy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Do dziś nie wiem. Ale
Agnieszka się z tego różu śmiała potem, bo oczywiście już potem jej powiedziałem. Nawet sobie zrobiła ze mną selfie z tym różem. No i to było na śmiesznie. Ona powiedziała oczywiście, że ona z tym różem nie wyjdzie i mamy zrobić tak, żeby tego różu nie było. No więc w zasadzie już potem prawie go nie było widać. Ona mówiła, że już spoko, faktycznie, finalnie wyszedł taki karmelowy blond. No jak tam się na siłę poszukało, to były może 2-3 pasemka takie różowiutkie, ale no już nie mogliśmy tak tego ściągać, żeby te włosy zostały włosami. No ale no, no zdarzyło się, no. Ale uwierzcie mi, byłem wtedy przerażony, ja nie wiedziałem, co za bardzo mam zrobić. Pierwszy raz taka sytuacja mi się zdarzyła. Mniej byłbym zaskoczony, gdyby te włosy na przykład wyszły zielone, bo w przypadku takich włosów bardzo rozjaśnionych, przetrawionych, wychodzą takie zielenie, zgniłe. Ale tu wyszedł taki piękny po prostu flamingowy róż. Nie wiem, co się stało. I to nie była podmiana farby, bo ja cały czas byłem przy myjce, jak tonowałem, to wszystko robiłem i w ogóle nie wiem, co to miało być. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No cóż, ważne, że była finalnie zadowolona i uśmiechnięta i to wszystko obróciliśmy w taki żart, ale no ona była jednak dużo dłużej wtedy w salonie, bo została 2 godziny dłużej. Słuchajcie, tego różu, ten róż nie chciał tych włosów w ogóle opuścić, jak po prostu 8 pasażer Nostromo. Ciężko było się go pozbyć. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Naprawdę, to jest... Nie wiem, do dziś nie wiem, co było przyczyną. Rozmawiałem naprawdę z wieloma fryzjerami, którzy mają więcej lat doświadczenia niż ja, albo z takimi typowymi kolorystami, którzy robią tylko kolory, 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 kolory i nic, nikt nie wie, co mogło być przyczyną tego. No nie wiem. Magiczne włosy, nie wiem, może jej przeznaczeniem jest bycie różową wojowniczką Power Rangers. Nie wiem. Ale serdecznie pozdrawiam. No i z takich wpadek, moi drodzy, to tak naprawdę... Te pamiętam najbardziej. Nie wiem, jeśli mi się przypomną jakieś inne wpadki i będziecie chcieli o nich usłyszeć, to dajcie mi znać koniecznie, to zrobię kolejny odcinek i przypomnę sobie jakieś, ale no chyba to są takie najbardziej, co pamiętam. Chociaż no mówię, pracuję już 11 lat, więc mogło coś tam jeszcze być, ale tylko to mi się przypomniało. Moim szczęściem było to, że te osoby były takie sympatyczne, normalne, wesołe, serdeczne. Oczywiście były wściekłe w tych momentach, ale no jakoś to uratowaliśmy. No przecież to nie jest koniec świata. Wszystko da się jakoś wyprostować, wyprowadzić. Rozumiem naprawdę, że ludzie mogą się wkurzyć w takich sytuacjach. No kurde, przychodzisz do fryzjera, chcesz mieć włosy karmelowe, blond, a tutaj wychodzi ci różowy. Oczywiście ja nie mam w ogóle tutaj najmniejszych jakichś, nie wiem... pretensji o to, że ktoś był na mnie wkurzony, miał pretensje, no bo też bym miał pretensje, ale zachowujmy się jak ludzie. No może się zdarzyć, tak? One były wkurzone, ale się uśmiechały i powiedziały: Michał, ja nie wyjdę stąd, dopóki tego nie naprawisz, albo coś takiego, i to jest naturalne. Ale wystarczy normalnie powiedzieć, normalnie porozmawiać. A nie tak jak ostatnia jedna nawiedzona, no, ale nieważne. Więc bardzo chciałbym podziękować moim wszystkim klientom i klientkom, jeśli miały ze mną jakieś wpadki albo coś takiego i normalnie to załatwiliśmy. Naprawdę dziękuję za wyrozumiałość i za to, że są ze mną normalni ludzie, tacy fajni. To jest naprawdę super. Jeszcze raz za to wielkie dzięki. I dajcie mi koniecznie znać, czy wy mieliście w swoim zawodzie jakieś wpadki. Jeśli jesteście fryzjerami, powiedzcie mi o swoich wpadkach w tym zawodzie właśnie fryzjerstwa, ale mogą też być inne różne zawody. Ciekawe jest to i piękne jest to, że są ludzie, którzy nie boją się mówić o swoich wpadkach, o swoich jakichś minusach i takich, no, różnych rzeczach. O ludziach. Piękne jest to, że jest coraz więcej ludzi, którzy wychodzą ze strefy komfortu. To jest naprawdę bardzo cenne i ja cenię takich ludzi, bo to jest niezwykle odważne i, no i cudowne. I prawdziwe przede wszystkim, prawdziwe. A jak już jesteśmy przy tej prawdziwości, w poniedziałek właśnie będzie o tym odcinek, o tym właśnie, co teraz się dzieje, że ludzie żyją w takiej mydlanej bańce. I najgorsze jest to, że je oczekują i to naprawdę jest jeszcze tych ludzi sporo. I tego nie rozumiem do końca. Dlaczego tak się oszukują i lubią żyć w takim, nie wiem, wyimaginowanym świecie. Nie wiem. Ja życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego tygodnia. I jeśli odcinek się wam podobał, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. No i widzimy się w poniedziałek i na innych filmach. Tutaj macie wszystkie linki, więc zapraszam. Cześć!